Witam serdecznie wszystkich naszych widzów oraz witam naszych gości na debacie młodzieżówek prawicowych, która będzie dotyczyć wyzwań prawicy w XXI wieku. Podczas dzisiejszej debaty skupimy się na trzech materiach, przede wszystkim na trzech panelach, na sprawach światopoglądowych, na sprawach gospodarki, przepraszam, nie gospodarki, tylko polityki zagranicznej oraz na temat klimatu i środowiska. W każdej rundzie będą, w każdym panelu będzie, będą miały miejsce trzy pytania do każdego z Was. Chciałbym przede wszystkim naszych tutaj obecnych reprezentantów poszczególnych organizacji przedstawić. Forum Młodych Solidarnej Polski niestety nie weźmie udziału w naszym wydarzeniu ze względu na problemy techniczne u pana Kamila Soczka. Niestety, bardzo ubolewamy, że będzie trochę uboższa ta debata. Natomiast mamy tutaj również innych reprezentantów. Przede wszystkim Akademia Ordo Iuris, w roli reprezentanta Bartłomiej Biernacki, koordynator kół naukowych współpracujących z Instytutem Ordo Iuris w ramach Akademii właśnie Ordo Iuris, który jest to projekt organizowany przez Instytut. Bartłomiej studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jest też aktywny w lokalnym środowisku społecznym. Kolejnym naszym uczestnikiem jest Michał Błaszczak z organizacji Młodzi dla Wolności. Jest on sekretarzem krajowym tej organizacji. Należy również do partii Korwin. Jest działaczem katolickim, tradycjonalistą, monarchistą i studiuje prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest z nami również Paweł Kulusz, Młodzieży Wszechpolskiej. Jest on absolwentem UMCS-u, na którym skończył właśnie historię. W organizacji jest prezesem Koła Lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Ostatnim uczestnikiem naszej debaty jest Dawid Błaszkiewicz z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Jest to członek oddziału tej organizacji z Lublina. Jest studentem historii oraz politologii na UMCS, publikuje również w gazecie akademickiej tego uniwersytetu. Witam Was wszystkich serdecznie. Zaczniemy od pierwszego zagadnienia, od pierwszego panelu. Będzie to światopogląd. Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy dochodzi do pewnego przewartościowania, można nawet takie wrażenie zyskać, że konserwatyzm się skończył, a przynajmniej się kończy, na co mogą wskazywać wydarzenia z ubiegłego roku. To, co się działo też jesienią na ulicy, zwłaszcza to pokazało, że dochodzi do pewnego przewartościowania. I tutaj, czy konserwatyzm w ogóle cokolwiek ma jeszcze do zaoferowania Polsce, czy jest potrzebny, chciałbym, abyśmy nad tym w tym momencie podyskutowali. Więc pytanie pierwsze. Jaki powinien być status prawny aborcji i co Państwo sądzą o wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz o wydarzeniach, jakie miały miejsce po nim? I po pierwszego poproszę, żeby odpowiedział nam pan Bartłomiej z Akademii Ordo Iuris. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, witam również moich tutaj towarzyszy w tej debacie. Instytut Ordo Iuris, który jest patronem programu Akademia Ordo Iuris, który tutaj reprezentuję, mam przyjemność reprezentować, w swoich działaniach wielokrotnie zajmował się sprawą aborcji, ochrony życia. No i tutaj nie ulega wątpliwości, że warunki kompromisu aborcyjnego, które tutaj do tej pory mieliśmy, które tutaj mamy w naszym kraju, stoją w sprzeczności przede wszystkim z artykułem 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym celem, naszym działaniem powinno być tutaj przywrócenie tej pełni praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tego prawa do życia, szczególnie tych osób najsłabszych, nie mogących się bronić, zapewnienie równości, realizacji właśnie tych praw, tych osób, które tutaj
są na przegranej pozycji, gdy są jeszcze w łonie matki. Nie możemy dopuścić do dyskryminacji osób właśnie tutaj w prenatalnej fazie rozwoju, upodmiotowienia tego dziecka, nazywania go tutaj płodem. Mówimy o dziecku poczętym. Kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego oczywiście odbiła się szerokim echem w Polsce, jednak no to, co przed chwileczką powiedziałem, wyrok tylko i wyłącznie potwierdził, że tutaj tak na życie w prenatalnej fazie rozwoju jest sprzeczny z Konstytucją, szczególnie z artykułem 38, oczywiście też z innymi dokumentami, Konwencja o prawach człowieka, a Trybunał Konstytucyjny w swoich działaniach już wielokrotnie podkreślał, że na straży życia poczętego stał będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz to samo pytanie, czyli jaki powinien być status prawny aborcji w Polsce i co sądzisz o wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz wydarzeniach, jakie miały miejsce po nim? To pytanie w tym momencie kieruję do przedstawiciela Młodych dla Wolności. Dziękuję bardzo. Partia Korwin w swoim programie od zawsze ma ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tutaj mógł powstać pewien dysonans na jesieni. Kilku posłów z partii Korwin ogłosiło jakieś takie dziwne odejście od tego dogmatu. Jednak pan Mentzen i ja również za nim zgłosiliśmy stanowisko, że jesteśmy jak najbardziej cały czas za ochroną życia poczętego do naturalnej śmierci i uważamy, że nie można na podstawie jakichś widzimisię osób, które frywolnie podchodzą do kwestii seksualności, zabijać dzieci. Godzi to po prostu w zasadę podstawowej odpowiedzialności za swoje czyny. I volenti non fit in iuria, czyli trzeba po prostu przemyśleć konsekwencje swoich czynów, zanim się tego dokona, a nie później mordować dzieci. Jeżeli chodzi o wydarzenia na jesieni, to był to jazgot rewolucji, która podniosła łeb, pozobaczyła okazję po prostu do wyprowadzenia ludzi na ulicę i tak jak widzieliśmy na początku, spotkało się to z dość dużym poparciem społecznym. Jednak ci ludzie, którzy to popierali, nie bardzo wiedzieli, co popierają. Myśleli, że walczą po prostu o prawa kobiet, a okazało się, że lewica chciała przemycić hasła rewolucyjne. Dziękuję bardzo. Tutaj ja miałem, widzę, problem techniczny. To samo pytanie kierujemy w tym momencie do Pawła Króla z Młodzieży Wszechpolskiej. Ja sobie pozwolę jeszcze ze swojej wypowiedzi wydzielić kawałek na przywitanie. Witam wszystkich tutaj, że tak się wyrażę, konkurentów, jak i wszystkich widzów. Drodzy, Młodzież Wszechpolska stała od zawsze na jasnym stanowisku, że życie powinno być chronione w Polsce od samego poczęcia. Daliśmy temu rozgłos między innymi pomagając chociaż ogromnych protestów tak zwanego strajku kobiet w chronieniu kater zarówno w Lublinie, jak i w zasadzie w całej Polsce. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim uważamy, że ten wyrok nie mógł być żaden inny, ponieważ po prostu był zgodny z Konstytucją. Niemniej, jako cała Młodzież Wszechpolska i sam również tak uważam, nie jest to ostatni krok w obronie życia i obronie życia poczętego, ponieważ powinniśmy nie tylko jako działacze młodzieżowi, ale również ogólnie jako bardzo szeroka prawica
działać na rzecz jak największego wsparcia zarówno dla kobiet w ciąży, również kobiet w ciąży, gdzie zostały stwierdzone pewnego rodzaju wady, a jak i przede wszystkim być może dla rodzin, które już przyjęły dziecko na świat, można tak powiedzieć. I ta droga w ochronie życia tak naprawdę nigdy się nie kończy, bo społeczeństwo musi dbać o te osoby, które są po prostu najbardziej poszkodowane również ze względu na przypadki po prostu losowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I również to samo pytanie dotyczące aborcji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz wydarzeń z jesieni kierujemy do przedstawiciela Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Tutaj niczego nowego raczej nie powiem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego mógł być tylko jeden, oczywiście zgodny z Konstytucją. Jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie się życia ludzkiego, to jest według konsensusu biologów właśnie poczęcie. Jednak sam status prawny, czyli zakazanie całkowite bądź części aborcji, nie rozwiązuje całego problemu. Państwo jako wspólnota powinno również zapewnić wszelkim kobietom, które mają jakiekolwiek wątpliwości, opiekę oraz wsparcie do tego, aby zminimalizować jak najbardziej aborcję. Aborcja również dzieje się niestety farmakologiczna, zamawiana w paczkach z zachodu, bądź właśnie są uskuteczniane wycieczki aborcyjne za granicę naszego państwa. Więc aby to minimalizować, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby kobieta, jeżeli już naprawdę nie chce dziecka, wiedziała, że wychowa się w dość normalnym, przyjaznym środowisku. Czyli powinniśmy tutaj rozwijać domy dziecka oraz rozwijać opiekę lekarską i psychologiczną wokół całego poczęcia i całej ciąży. Najważniejsze również jest uświadamianie, jak rzeczywiście wygląda status tego małego dziecka. Bo to nie jest po prostu płód, jak niektórzy chcą powiedzieć, tylko jeden z faz rozwoju człowieka, tak samo jak starość czy dzieciństwo. Bez tego nie byłoby ludzkiej istoty. Patrząc na kod genetyczny, czy już rozwijający się układ od samego początku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega skończył przed czasem, przy czym zauważam, że oczywiście macie prawo skończyć przed czasem, to akurat 15 sekund, jednakże ten czas w żaden sposób do Was nie wraca, tak aby była tylko jasność w tym temacie. Dziękuję Wam bardzo, bo reżim czasowy zachowany świetnie, nikt czasu nie przekroczył, mam nadzieję, że cała debata będzie właśnie wyglądać w ten sposób. I kolejne pytanie nam się rodzi w kwestiach światopoglądowych. Czy konwencja stambulska powinna zostać utrzymana w mocy, czy wycofana w kwestii problemów przemocy w rodzinie? Przepraszam Was, pytam, czy wszystko w porządku było technicznie? Słyszeliście moje pytanie? Tak, tylko kto zaczyna? Dobrze. Jeżeli chodzi o porządek w tej rundzie, zaczyna Michał Błaszczak z Młodych dla Wolności. Dziękuję bardzo. Oczywiście konwencja stambulska powinna zostać wypowiedziana, ponieważ jest to uderzenie na wolność rodziny, na twierdzę domu rodzinnego, uderzenie w podstawowe wartości, również przemyca agendę lewicową, która jest przeciwna więzom rodzinnym i chce, przepraszam, i tutaj również promuje agendę LGBT. No, w zasadzie to tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia. No, partia Korwin ma w swoim programie ochronę rodziny i kościoła, podstawowych organizmów, które zbudowały naszą cywilizację. Dziękuję. E,
Dziękuję bardzo. I to samo pytanie, czy konwencja stambulska powinna pozostać w mocy prawnej, czy jednak powinna zostać wypowiedziana przez państwo polskie, kieruję do Pawła Króla. Drodzy Państwo, no, trudno by było powiedzieć inaczej niż, że powinna zostać wypowiedziana ze względu na to, że Młodzież Polska zaangażowała się ostatnio w olbrzymią zbiórkę na rzecz właśnie wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Zresztą również tutaj widzę kolegę, który jest nade mną na czacie, również prawdopodobnie się w to angażował. Młodzież Polska zebrała kilkadziesiąt tysięcy podpisów, zdaje się, że to było powyżej 30 tysięcy podpisów. Mimo obostrzeń, mimo pandemii udało nam się gdzieś osoby temu niechętne tej konwencji wypowiedzieć. A dlaczego? Przede wszystkim konwencja stambulska jest po ludzku w Polsce niepotrzebna, ponieważ wszelkie zapisy, które miałyby chronić przed przemocą, są po prostu zapisane w polskim prawie, więc nadpisywanie polskiego prawa zagranicznymi międzynarodowymi konwencjami jest po prostu niepotrzebne i trochę za bardzo wchodzi w pewnego rodzaju niezawisłość naszego kraju. Poza tym trzeba pamiętać rzecz, która była podnoszona podczas między innymi zbiórki, że konwencja stambulska na język polski została dosyć frywolnie przetłumaczona, jeżeli mogę do tego tak podejść, ponieważ zwroty z języka angielskiego, które nie mają bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, bo tak też się zdarza, to są różnice po prostu językowe, były tłumaczone tak, aby nie sprawiały czytelnikom w Polsce jakichś większych kontrowersji. Tymczasem konwencja stambulska mogłaby doprowadzić między innymi do tego, aby promować pewnego rodzaju postawy antyrodzinne, między innymi wskazując jako przyczynę chociażby przemocy sam fakt, że mężczyzna jest ku temu w jakiś sposób predestynowany. Wiem, że mi się czas kończy, dlatego będę powoli kończył, w sensie teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie w tym momencie kieruję do przedstawiciela Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Nad konwencją stambulską na pewno trzeba debatować, jak nad każdym jej punktem. Pochopne odrzucenie jej też nie musi być koniecznie dobre dla państwa, jednak jeżeli chodzi o samą przemoc domową i rodzinną, jest to bardzo poważny problem i trzeba przeciwdziałać. Jednak według najnowszych danych, bo przemoc wobec kobiet w Europie jest w Polsce jedną z najniższych, jeżeli najniższą, oraz wykrywalność takich przestępstw jest dość wysoka. W konwencji jest zaznaczony w jakiś sposób sprawca, jakby to miał być z góry założony mężczyzna, jednak nie jest to dość zgodne z prawdą, bo też przemoc domowa wiąże się z przemocą psychiczną, którą właśnie tutaj w sensie preferują kobiety. Chciałem tylko taką małą dygresję zaznaczyć. Więc tak, jeżeli chodzi o samą konwencję, trzeba było na wysokim szczeblu, każdy punkt po kolei dokładnie. Trzeba to sprawdzić, porozmawiać na jego temat, ewentualnie zaproponować zmianę konkretnych przepisów konwencji. Jeżeli jest ich zbyt dużo, to konwencję albo odrzucić, no to po prostu odrzucić. A jeżeli jest akceptowalna, może zostać w mocy prawnej. Dziękuję. Również pytanie dotyczące utrzymania lub odrzucenia wypowiedzenia konwencji stambulskiej kieruję do przedstawiciela Akademii Ordo Iuris.
Dziękuję. I dobiegliśmy do końca zagadnienia konwencji stambulskiej. Kolejne i ostatnie już pytanie w tym bloku światopoglądowym. Jak powinna wyglądać polityka prorodzinna w świetle kryzysu demograficznego? I tutaj w tym momencie poproszę właśnie Bartosza o rozpoczęcie tej dyskusji. Dziękuję. I teraz to samo pytanie dotyczące właśnie tego, jak powinna wyglądać polityka prorodzinna państwa w czasie przed grożącym nam kryzysem demograficznym. I to pytanie kierujemy w tym momencie do Michała Błaszcza. Dziękuję bardzo. Na początku chciałbym zauważyć, że jesteśmy ofiarami ideologicznej indoktrynacji, która miała miejsce od lat 60. XX wieku, kiedy to właśnie wieszczono, że następuje przeludnienie planety i promowano ideę zero growth, zero wzrostu. Wtedy mieliśmy do czynienia również z rewolucją seksualną, w wyniku której nastała rozwiązłość seksualna, która de facto powoduje spadek dzietności poprzez zwiększenie użycia antykoncepcji i wzrost użycia aborcji. I bez wątpienia kryzys demograficzny będziemy musieli jakoś rozwiązać. Jesteśmy na pewno przeciwni wprowadzaniu zasiłków socjalnych w postaci na przykład 500+. Uważamy, że rozdawnictwo jedynie może zaszkodzić gospodarce i ludziom poprzez nadmierną inflację. Natomiast odpowiedzią partii Korwin byłby ujemny podatek dochodowy, czyli po prostu wynagradzanie za zbudowanie odpowiednio dużej rodziny oraz osiąganie właściwego dochodu, co by po prostu niwelowało zjawiska patologiczne związane z bezwarunkowymi zasiłkami. I również tutaj uważamy, że nie należy pozwalać na uderzanie w rodzinę ze strony aktywistów sodomskich. Należałoby ograniczyć ich aktywność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz o odpowiedź na to pytanie poproszę przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej. Drodzy Państwo, no tutaj już było wyciągnięte trochę na światło, między innymi pomoc społeczna, którą dzisiaj proponuje rząd dla rodzin, dla posiadania dzieci.
Jest to kropla w morzu potrzeb, to pokazują ewidentnie statystyki, że po prostu dzietność nie wzrasta. Być może okazało się, że jej spadek został przez to zatrzymany, ale tak jak powiedziałem na samym początku, jest to kropla w morzu potrzeb. Jako narodowcy jasno wskazujemy, jasno się o to staramy, że po prostu rodzina musi być wspierana ze względu na to, jak w dzisiejszych czasach ważna jest przede wszystkim populacja państwa. Zasiłki to jedno. Przede wszystkim należy stworzyć dla rodzin środowisko, w których bardzo chętnie by żyły, czyli ściągnięcie podatków chociażby z przedmiotów dla dzieci, tworzenie większej ilości żłobków, większej ilości przedszkoli. Tutaj sam prywatny biznes sobie nie da rady. Muszą być tworzone warunki dla niego, aby po prostu opłacało się prowadzić przedszkola, prowadzić żłobki. No i drodzy Państwo, nie byłbym nacjonalistą, gdybym przy okazji nie ponarzekał trochę na imigrację. Otóż należałoby jednoznacznie ukrócić tak masową imigrację, jaka jest prowadzona do Polski, mimo że są podnoszone warunki, że jest ona bliska kulturowo, ponieważ ludność głównie ukraińska, umówmy się, powoduje konkurencję nie tylko w biznesie, ale na rynku mieszkań. Niedługo będzie problem tak samo z miejscami w szkołach, miejscami w przedszkolach i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy pogrzebać po prostu polskiego przyrostu naturalnego kosztem po prostu obcego narodu. Dziękuję bardzo. I ostatnie na to pytanie odpowie nam przedstawiciel Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Największym problemem dzietności jest aktualnie modny system 2 plus 1, ewentualnie 2 plus 2, czyli po prostu rodzic i dziecko, ewentualnie dwoje dzieci. W obecnych czasach mamy coś takiego, że dziecko nie jest potrzebne rodzicom, aby je na starość utrzymać, ponieważ rodzic albo może ten kapitał sam zaoszczędzić, albo ma właśnie przyznawane emerytury. I dziecko nie jest takim zabezpieczeniem jak kiedyś na przyszłe lata dla rodzica. Jednak też z drugiej strony pokazuje to, jak bardzo to społeczeństwo jest zabiegane i jak nie ma możliwości, jak wydaje się, nieopłacalne mieć dzieci, ponieważ dzieci to jest spory wydatek, i który trzeba włożyć kapitał na pierwsze, powiedzmy, 18 lat, a ludzie obecnie wolą prowadzić karierę, tak samo kobiety i mężczyźni. Dlatego, żeby umożliwić prowadzenie, posiadanie większej ilości potomstwa, należy zwiększyć warunki, aby to potomstwo miało właśnie zapewniony żłobek, zapewnioną opiekę na ten czas, kiedy rodzice są aktualnie w pracy i nie mogą zajmować się swoim dzieckiem. Trzeba też oczywiście zabezpieczyć stabilność finansową tych rodzin, aby to dziecko mogło godnie przeżyć i godnie dorosnąć. To by było. Dziękuję bardzo w takim razie. I skończyliśmy w ten sposób ten panel światopoglądowy. W tym momencie każdy z uczestników debaty otrzymuje możliwość zadania pytania innemu uczestnikowi, swojemu oponentowi, i każdy z Was może 30 sekund poświęcić na takie pytanie, natomiast oponent, adwersarz ma minutę na odpowiedź. No to już pierwszy zgłosił się Michał Błaszczak, w takim razie jemu daję możliwość zadania pytania oraz proszę o wskazanie, do kogo jest ono kierowane. Ja chciałbym zapytać pana Dawida z Forum Młodych PiS. Tutaj z wypowiedzi na temat aborcji zrozumiałem, że Prawo i Sprawiedliwość jest za ochroną życia poczętego. Jednak przez 6 lat rządów nic nie zostało zrobione w tej sprawie. Jedynie pozoryczne działania, natomiast obywatelskie programy, projekty zostały zamrożone. I chciałbym zapytać, dlaczego teraz Prawo i Sprawiedliwość powstrzymuje się od publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Dziękuję i proszę o udzielenie odpowiedzi. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest trzymany i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Być może po prostu jest czekanie na odpowiedni moment, albo będzie pracowa-
Nie mam pojęcia, nie jestem w partii, nie jestem posłem i nie wiem, co się tam aktualnie dzieje. Jeżeli chodzi o ochronę życia poczętego, to tak, PiS jest całym sercem za tym, jednak nie może gwałtownie wprowadzać się w szerokich zmian prawnych. Jeżeli chodzi o obecne prawo aborcyjne, do aborcji dochodzi gdzieś ponad 1500 przypadków rocznie. Najlepiej jakby to było zero, prawda? Ale nie na wszystko mamy gotową odpowiedź, nie wszystko można, jak to lubią z partii Korwin mówić, ubóstwa nie da się znieść ustawą, prawda? Tutaj tak samo aborcji nie da się znieść ustawą. Jest to po prostu niemożliwe. Głównie skupiamy się na działaniu u podstaw, jeżeli chodzi o forum młodych, a jeżeli chodzi o partię, to czekamy na społeczeństwo dorosłych, które trzeba pochronić każde życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto kolejny chciał zadać pytanie? Paweł Król w takim razie. Proszę także o wskazanie adresatu. Skoro jesteśmy właśnie już tutaj przy ochronie życia, więc chciałbym kolegę Michała Błaszczaka prosić o jakieś, nie wiem czy sprostowanie, czy może bardziej uściślenie w swojej wypowiedzi w pierwszym pytaniu. Kolega mówił, że posłowie partii Korwin wycofali się z poparcia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale że kolega razem z panem Metzenem jednak postanowili poprzeć sytuację pro-life. Chciałem się zapytać, jak dokładnie wygląda sytuacja, czy to posłowie partii Korwin wyszli z szeregu, czy to partia Korwin, czy to pan razem z panem Metzenem. Dziękuję, ale proszę jednak o trochę ściślejsze te pytania, ponieważ tutaj trochę czas został przekroczony. I proszę minutę na odpowiedź. Oczywiście się nieprecyzyjnie wyraziłem. Sytuacja wygląda tak, że po prostu posłowie, kilku posłów wyszło przed szereg z takim stanowiskiem, że oczywiście jesteśmy za ochroną życia. Dziecko będzie miało wady uniemożliwiające przeżycie, to wówczas byłby dopuszczalny taki proceder. No, według mnie to było po prostu dość nielogiczne, ponieważ jeżeli dziecko umrze przy porodzie, no to umrze i nie ma potrzeby wykonywania aborcji. Natomiast stanowisko partii ścisłe jest takie, że jesteśmy cały czas za ochroną życia. I tutaj nie ma żadnych rozbieżności. Dziękuję za odpowiedź. Kto kolejny chciałby zadać pytanie? Nie wiem, czy ktoś się zgłasza, bo trochę mi ścięło kamerę. Jeżeli nikt nie podnosił ręki. Jeżeli nie macie pytań, nie przechodzą one do następnych paneli z góry. Skoro nie ma pytań, w takim razie przechodzimy do panelu drugiego, który będzie ekologia. Jest to temat z roku na rok coraz ważniejszy w debacie publicznej. I przez wiele lat, a w zasadzie nawet przez dziesięciolecia uważano, że prawica no najzwyczajniej w świecie no nie traktuje tematu ekologii, zwłaszcza tematu globalnego ocieplenia w sposób poważny, że to właśnie w środowiskach prawicowych najczęściej pojawiał się denializm klimatyczny. I pytanie pierwsze z tego panelu jest następujące. Czy dekarbonizacja jest możliwa do 2050 roku i gdzie szukać alternatywnych źródeł energii? I o odpowiedź na to pytanie poproszę na początku przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, Pawła Króla. Dziękuję. To tym razem postaram się bardziej streścić niż zwykle. Moim zdaniem osobiście 30 lat to mało. Dlaczego? Przede wszystkim nie tylko dlatego, że w zasadzie w tym momencie całkowicie energetyka Polska jest oparta o węgiel, a również dlatego, że rejony, w których ten węgiel się wydobywa,
są całkowicie od tego uzależnione. Nie chodzi mi jedynie tutaj o miejsca pracy, ale warto zwrócić uwagę na takie rzeczy, że zarówno nauczanie, czy to podstawowe, czy to wyższe, jest skonstruowane tak, aby po prostu wykształcić kolejnych fachowców w dziedzinie między innymi wydobycia chociażby węgla, czy też później przetwarzania go. To samo jest, jeśli chodzi o lokalny biznes, co chcemy, jeśli chodzi o, tak nawet można powiedzieć, błahe rzeczy, jak infrastruktura, które zostały zbudowane tak, aby jak najlepiej zapewnić transport zarówno ludzi do miejsca pracy, jak i z jednego zakładu do drugiego zakładu, aby coś przetwarzać. Jeśli chodzi o alternatywę, no to wydaje mi się, że jest to dosyć proste. Poza oczywiście takimi rzeczami jak energia wiatrowa i energia wodna, która jest nieszkodliwa dla środowiska, no to przede wszystkim energia jądrowa. Jest to w tym momencie absolutnie nielogiczne, że w Polsce nie powstaje żadna elektrownia atomowa, mimo że od kilkunastu lat powstają instytucje, powstają plany badawcze, nieważne jaki rząd jest u władzy, to nic się w tym stopniu nie dzieje. O ile można jeszcze w jakiś sposób rozumieć strach pewnych środowisk przed ewentualnymi katastrofami jądrowymi, no to należy przede wszystkim im przekonywać do tego, że to, co się działo kiedyś za naszą wschodnią granicą, no jest sytuacją raczej bezprecedensową. Poza tym naokoło Polski jest masa elektrowni jądrowych, które jeżeli miałyby w nich dojść do awarii, to już by po pierwsze doszło, a po drugie i tak by skaziły Polskę, więc przede wszystkim energia jądrowa. Aby jednak reżimu czasowego przestrzegać, ponieważ przewidziane są kary w ten sposób, że będziemy ograniczać możliwość zadawania pytań na koniec każdego z panelu. Pytanie te samo przeczytam jeszcze raz, aby była jasność. Czy dekarbonizacja jest możliwa do 2050 roku i gdzie szukać alternatywnych źródeł energii? Poproszę o to Dawida. Więc tak, jeżeli chodzi o samą dekarbonizację do 2050, na pewno w pełni byłaby ciężka do osiągnięcia. Alternatywne źródła energii to przede wszystkim atom. Niestety nie mamy takiej dogodnej pozycji jak Dania na wiatraki, na elektrownie wiatrowe. Nie mamy takiego nachylenia rzek jak Norwegia na elektrownie wodne oraz nie mamy takiego miejsca jak kraje południowe na panele słoneczne. Oczywiście to jest istotne i w takich dogodnych miejscach powinno to być instalowane, na przykład fotowoltaika w prywatnych domach czy centrach handlowych, ale przede wszystkim atom, dużo atomu. Jeżeli chodzi o same górnictwo, jest bardzo w Polsce nieopłacalne. Tutaj Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, raport z 2016 roku, wyliczył, że rocznie z budżetu państwa na utrzymanie kopalni idzie ponad 8,5 miliarda złotych. Przez jeden rok i to z 2016 dane. Teraz cena wydobycia jeszcze wzrosła. Oczywiście nikogo nie możemy zostawić bez miejsca pracy ani środków do życia. Trzeba zapewnić górnikom jak najlepsze warunki, na przykład przebranżowienie. Jak kolega wcześniej wspomniał, szkoły są do tego przystosowane, to również nastawić się na kolejny środek, na przykład na pozyskiwanie energii atomowej, bo elektrownie atomowe również potrzebują pracowników. Jest to ciężkie zadanie, na pewno wyzwanie. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy w przyszłych latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I to samo pytanie kierujemy w tym momencie do przedstawiciela Akademii Ordo Iuris. Thank you.
Dziękuję. I jako ostatniego przy tym pytaniu poproszę o odpowiedź Michała Błaszczak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie będę się sił tutaj na ocenę, czy jesteśmy w stanie doprowadzić do dekarbonizacji do 2050 roku, czy nie. Ja uważam, że to jest przede wszystkim niepotrzebne, ponieważ węgla mamy w Polsce pod dostatkiem, jest to tanie źródło energii. I też tutaj lewica nam wmawia fałszywą propagandę sprzeczną z tym, co się uczyło nas w szkole, mianowicie energia krąży w przyrodzie, więc nie może dojść do takiego momentu, że węgiel się skończy i nie będzie już możliwości korzystania z taniej energii. Jeżeli jest nam potrzebna tanie źródło energii jak węgiel, to nie powinniśmy zarzynać naszej gospodarki na rzecz, widzimisię, jakichś komisji europejskich czy gigantów gospodarczych jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Jeżeli chodzi o alternatywy, to tutaj się zgadzam ze wszystkimi przedmówcami. Jest to energia jądrowa. Dziwi mnie to, że rządy PiS-u, ani PO, ani SLD nie zrobiły nic w tym kierunku, żeby w Polsce powstała jakaś elektrownia jądrowa, która jest najlepszym rozwiązaniem energetycznym. I uważam, że właśnie tak samo jak moi przedmówcy, nie należy po prostu likwidować miejsc pracy i niszczyć polskiej gospodarki bez żadnej przyczyny. Dziękuję bardzo. Tak, teraz przechodzimy do pytań na temat, przepraszam, nie do pytań, tylko że kolega Dawid zgłosił się w jakiejś sprawie, czy chodzi o pytanie? Jeżeli tak, to będziemy je zadawać na koniec panelu. Warto sobie zapisać, jeżeli mamy już teraz jakieś przemyślenia. Kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o temat, zagadnienie ekologii, które zwłaszcza pół roku temu w wakacje budziło bardzo dużo kontrowersji, jest to kwestia praw zwierząt. Jak powinna wyglądać ochrona zwierząt w Polsce i czy tak zwana piątka Kaczyńskiego dla zwierząt jest potrzebna, czy jest pozytywna, czy negatywna? Jak to oceniacie? I pytanie to kieruję na początku tak naprawdę do współautora, można powiedzieć, tego projektu, czyli do przedstawiciela Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, jeżeli chodzi o prawną ochronę zwierząt, jest to kwestia, którą na pewno trzeba uregulować. Tutaj się zgodzimy, że zbyteczne okrucieństwo wobec nich jest niezgodne nie tylko moralnie, ale też nawet religijnie dla osób wierzących. Jest w katolickiej nauce społecznej wspomniane, że człowiek powinien traktować zwierzę jako swojego towarzysza. Cóż, wiemy, że sytuacja w fermach futer nie zawsze była dość dobra właśnie na tych zwierząt. Sam współczynnik dla gospodarki z tej branży to jest około 0,08% PKB. I z tego, co widzę, pozostał nam jeszcze jeden uczestnik, tak, reprezentant Młodzieży Wszechpolskiej. I pytanie brzmi, jak powinna wyglądać ochrona zwierząt w Polsce i czy piątka Kaczyńskiego powinna zostać w Polsce wprowadzona? Cóż, najprawdopodobniej ja powtórzę tutaj bardzo dużo rzeczy, bo taka przypada rola ostatniej osoby. W każdym razie zdecydowanie ochrona zwierząt jak najbardziej powinna być przede wszystkim praktykowana, no nie tylko z takiego względu, że w jaki sposób ludzie traktują zwierzęta, to też coś świadczy o ich zdrowiu psychicznym. Również to, co już było między innymi mówione tu od strony etyki katolickiej. Przede wszystkim jesteśmy za zwierzęta, które bierzemy pod swoją opiekę, czy też jako środki do życia, czy też jako po prostu pupila domowego. Jesteśmy po prostu odpowiedzialni i człowiek odpowiedzialny po prostu od początku do końca swoimi zwierzętami się zajmuje, niezależnie od tego, czy są one źródłem pożywienia, czy też nie.
Tutaj wbrew, tutaj mój oponent tutaj w partii Korwin zwracał uwagę, że powinno być to robione raczej oddolnie niż przez państwo. Ja się z tym nie zgodzę. No, to jest jedna z podstawowych funkcji państwa, to jest wprowadzanie nowych praw, które również mogą się stosować między innymi do jakiegoś sposobu humanitarnego traktowania zwierząt. Niemniej absolutnie nie zgadzam się z wprowadzaniem takiej bomby hodowcom prosto do kurnika, ponieważ jest to na nich zrzucenie bardzo ciężkiej sytuacji. To są osoby, które być może pobrały kredyt na działalność, być może zaplanowały sobie naprawdę wiele lat życia i to się generalnie stosuje ogólnie do wprowadzania praw. Nie można diametralnie zmienić sytuacji jakiegokolwiek obywatela Polski, w ogóle, czy też przedsiębiorcy, czy też pracownika, w zasadzie bez żadnej większej zapowiedzi. Więc uważam osobiście, że piątka, tak zwana piątka Kaczyńskiego, to za dużo, co nie zmienia faktu, że zwierzętami trzeba się opiekować. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy w ten sposób drugie pytanie, drugą część panelu dyskusyjnego na temat ekologii. I ostatnie pytanie z tego panelu. Czy powinniśmy ograniczyć produkcję mięsa? Mam nadzieję, że każdy kontekst rozumie. Środowiska ekologiczne podnoszą zarzut, że mięso produkuje, produkcja mięsa łączy się z wytwarzaniem bardzo dużej ilości gazów cieplarnianych. Co uważacie na ten temat? Czy produkcja mięsa powinna zostać w jakiś sposób zmniejszona, ograniczona i w jaki sposób w takim razie? I to pytanie najpierw kierujemy do przedstawiciela Akademii Ordo Iuris. Przepraszam, tutaj połączenie miałem. Wracając do pytania, konkretnej odpowiedzi w tym zakresie w stanie udzielić nie jestem. Zdając sobie sprawę z argumentów, które zostały przedstawione przez tutaj pan kolegę Piotra, jednak podstawowym naszym akcie prawnym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przede wszystkim mamy zagwarantowaną wolność gospodarczą. W tym zakresie myślę, że stoi to ponad tutaj ochroną naszego środowiska, tutaj w tym wypadku zwierząt hodowlanych, czy tej emisji gazów cieplarnianych, które na pewno proporcja tutaj nie będzie w jakiś sposób znacząca w porównaniu z innymi sektorami naszej gospodarki. Jeżeli mamy popyt na mięso, to myślę, że będziemy tutaj to mięso, to możemy to mięso tutaj spokojnie produkować na podstawie tutaj artykułu o wolności działalności gospodarczej. Jednak tutaj jako przedstawiciel Akademii Ordo Iuris nie będę udzielał konkretnej odpowiedzi. Instytut w tym zakresie szczególnych badań nie prowadził. Dziękuję bardzo. Dziękuję i odpowiedź na to samo pytanie kieruję do Michała Baszczaka. Czy Michał mnie słyszy? W takim razie pominiemy kolejkę i wrócimy do Michała później. Pytanie w takim razie ląduje do przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej. No tak, to jest w pewnego rodzaju argument na temat wydzielania CO2, między innymi przez hodowlę zwierząt. Faktycznie zwierzęta hodowlane odpowiadają za dużą część emisji tych gazów cieplarnianych do atmosfery. Ewentualnym kolejnym argumentem na temat usunięcia czy też zmniejszenia ewentualnego produkcji mięsa jest to, że generalnie żywność w Polsce jest bardzo marnowana. Jednak moim zdaniem odpowiedzią nie jest zakazywanie produkcji mięsa, ale odpowiedzią jest ruszenie się do technologii. W zeszłym roku nie tylko wyszły dodatkowe badania na temat produkcji mięsa, ale również udało się, zdaje się, w pewnym państwie azjatyckim może nawet nie wyhodować mięso, ale wyprodukować mięso poprzez namnażanie komórek zwierzęcia całkowicie
całkowicie jakby pomijając ten naturalny, bym powiedział, proces rzeczy, więc pewnego rodzaju wyhodowanie mięsa bez narażania się na emisję tego dwutlenku węgla. No pamiętajmy, że no jednak świat idzie do przodu i technologia również idzie do przodu. Jesteśmy w stanie sobie poradzić, no w odpowiednim oczywiście, w odpowiednim dozie czasu, z każdą przeciwnością, którą no nawet sami sobie stworzymy. No, od tego jest człowiek, aby swoje popsuł i swoje naprawił, więc uważam, że zakaz hodowania mięsa nie jest tutaj potrzebny do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, ponieważ można to w jakikolwiek sposób po prostu załatwić alternatywnymi drogami. Dziękuję za odpowiedź. Wrócił do nas już przedstawiciel Młodych dla Wolności, dlatego do Michała kieruję pytanie, czy powinniśmy ograniczyć produkcję mięsa? Dziękuję bardzo. Przepraszam, na chwilę straciłem połączenie z internetem. Cóż, no to jest kolejny bezsensowny pomysł lewicy. Absolutnie nie. Absolutnie nie uważam, że należałoby ograniczać produkcję mięsa, ponieważ tutaj wszelkie badania na temat globalnego ocieplenia wskazują, że tutaj wszystkie zwierzęta produkują gaz cieplarniany i ta produkcja przewyższa w ogóle produkcję z przemysłu ludzkiego. Przemysł ludzki to jest, zdaje się, coś około 1% z tego, co się dokłada do globalnego ocieplenia. A według najgorszego raportu ekologistów, który wspierała Greta Thunberg, czyli SR15, to jeżeli nic byśmy nie zrobili w ogóle w kierunku ekologii, to temperatura na Ziemi zwiększy się około o 1,5 stopnia Celsjusza średnio, a jeżeli byśmy przeprowadzili rewolucję w całym naszym stylu życia, zrezygnowali z przemysłu, wprowadzili ograniczenia, to temperatura się zwiększy o 2 stopnie Celsjusza. Więc tutaj te wszelkie działania antyglobalne ocieplenie są kontrskuteczne, nawet według najgorszych raportów ekologistów. Tutaj mogę powiedzieć, że tutaj rewolucja może się chcieć posłużyć weganami. Teraz jest to moda, że po prostu nie je się mięsa, ale już powoli nawet w Polsce wprowadzane są produkty zastępcze dla mięsa. Niedawno słyszałem, że w Biedronce się pojawiły zastępniki dla mięsa, przepraszam. No i powoli może to być narzucane po prostu i powoli będziemy przechodzić od mięsa na jakieś apki mięsopodobne. Dziękuję. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. I również pytanie dotyczące właśnie produkcji mięsa, czy powinniśmy ją w jakiś sposób ograniczyć. To pytanie ląduje do przedstawiciela Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinniśmy ograniczać produkcji mięsa. Ludzie jednak powinni mieć swobodę w tym, co wybierają, prawda, do jedzenia przede wszystkim. I jeżeli ludzie sami dojrzeją do tego, że chcą zrezygnować z mięsa dla wyższego dobra, to już powinno być w ich interesie. No tak jak kolega wspomniał, coraz bardziej modne czy świadome staje się być przychodzone na dietę bezmięsną. Jednak nie powinniśmy tego robić, ponieważ uderzyłoby to również w gospodarkę, w życie prywatne obywatela. Tutaj byłyby zbyt diametralne zmiany, gdybyśmy zaczęli to ograniczyć ten stopniowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. W ten sposób zakończyliśmy ten panel i w tym momencie możemy przejść do pytań. Przypomnę, że każdy z uczestników ma prawo do zadania jednego pytania do jednego z oponentów. Pierwszy tutaj zgłaszał się Dawid, dlatego Dawidzie, proszę Ciebie o zadanie pytania oraz wskazań adwersarza. Przypominam, 30. Tutaj do Pana Michała chciałem sprostować, w przyrodzie nie wszystko krąży, tylko
W przyrodzie nic nie ginie, jedynie zmienia swoją formę. Wypalony węgiel staje się dwutlenkiem węgla, a dwutlenek węgla nie stanie się węglem. Tutaj mówiłeś, że węgiel jest tani, ale tutaj sam wspomniałem, że rocznie wydajemy na węgiel w dotacjach 8,5 miliarda, w ciągu 10 lat to jest 85 miliardów. Plus większość węgla, spora część węgla jest sprowadzana z Rosji. Dalej uważam, że jest to korzystne dla Polski wspierać wschód oraz dokładać się z budżetu państwowego do nierentownych przedsiębiorstw. Dziękuję za to pytanie i poproszę w takim razie o odpowiedź Michała. Przypominam, czas 1 minuta. Tutaj pan raczej powinien zapytać starszych kolegów z partii rządzącej, bo to oni odpowiadają za sprowadzanie tego węgla i zdaje się, że import się zwiększył od czasów zmiany rządu. I to rząd PiS pozostawia kopalnie polskie w niewydolnym stanie, wręcz bankructwa, a większość polskiego węgla zalega pod ziemią. Nie jest wydobywane efektywnie przez politykę pana partii. Jeżeli mogę sobie pozwolić odpowiedzieć, jest niewydobywane efektywnie, ponieważ pokłady węgla, które były nad ziemią, zostały wydobyte. Jedyna rentowna kopalnia to u nas tej węcznej, z prostej przyczyny, jest tutaj niedaleko powierzchni. Jeżeli chodzi o Śląsk, to jest już trochę niżej. Plus jeżeli chodzi o węgiel z Rosji, jest sprowadzany, ponieważ jest tani. Jest tani, a to, że wzrosło, ponieważ zapotrzebowanie na węgiel wzrosło, ponieważ przeprowadzanie efektywnej zmiany NEP na atom dopiero przed nami. Tutaj pierwsza elektrownia atomowa ma powstać w podobnym 2023 roku. Tutaj pozwolę sobie jednak na to, żeby Dawid odpowiedział, ze względu na to, że wcześniej wykorzystał mniej czasu. W porządku. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do swoich oponentów? Paweł Król, proszę. 30 sekund. Jako właściciel Wesołego Królika chciałbym się zapytać przedstawiciela Forum Młodych PiS, co króliki zrobiły prezesowi Kaczyńskiemu, że nie zostały objęte piątką dla zwierząt? Może zapomnę. A tak już bardziej poważnie. Cóż, zwierząt jest sporo i powinny się, jeżeli chodzi o gryzonie i takie podobne, uwzględniać jednym określeniem, jeżeli chodzi o pisanie. Dobrze, dziękuję w takim razie. Czy jeszcze Bartłomiej lub Michał mają pytania? Michał, proszę cię bardzo. Jestem pewien, czy dobrze usłyszałem, ale że jeden tok rozumowania ma być stosowany do gryzoni na przykład. A czy fretki to nie są gryzonie? Przepraszam, norki. Jeżeli chodzi o norki, tutaj konkretnie było odniesienie do przemysłu, jeżeli chodzi o norki, o surowe skóry tych zwierząt, czyli obdzieranie tych zwierząt ze skór. Po wcześniejszym oczywiście zabiciu, to ich zabicie i traktowanie może mieć wiele oczywiście obiekcji, w zależności od tego, jaka to jest ferma i od tego, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, albo czy ktoś specjalnie chciał na fermę, albo pokazać, jak na fermie jest ładnie. Dziękuję bardzo. Bartłomiej, czy chcesz wykorzystać swoją możliwość? Nie, dziękuję. Dziękuję w takim razie. W ten sposób zakończyliśmy drugi panel dotyczący ekologii. Myślę, że XXI wiek wprowadza bardzo dużo pytań, takich wielkich dla ludzkości. Właśnie tutaj prawica musi się jakoś odnaleźć tu w kontekście ekologii wcześniej, w kontekście spraw światopoglądowych. Walka, powiedzmy to, konserwatyzmu i liberalizmu ciągle trwa na tej płaszczyźnie światopoglądowej. Jest jeszcze jedna płaszczyzna, gdzie zdania mogą być odmienne ze względu na różne, ze względu na różny stosunek państw wobec siebie. Chodzi mi tu konkretnie o politykę międzynarodową. Jakie powinna Polska mieć miejsce w Europie i na świecie? W ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, może dwóch, nawet rozszerzmy to, jesteśmy świadkami rosnącej potęgi Chin,
I no, nie da się tego ukryć, upadające potęgi Stanów Zjednoczonych, ta hegemonia została przełamana i w tym momencie można powiedzieć, że oba mocarstwa biją się o podium. Rosną takie gospodarki jak Indie czy Brazylia, no, gospodarki, które były uznawane za trzeci świat jeszcze ćwierć wieku temu. Ponadto Unia Europejska, pomimo że się rozwija i cały czas federalizuje w pewien sposób, to ostatnio odebrała cios w postaci Brexitu. I tutaj pojawiają się pytania dotyczące naszej przyszłości, przyszłości Polski w tym świecie, który w tym momencie znajduje się w wirze zmian. Tak więc pytanie pierwsze jest następujące. Kto powinien być głównym partnerem Polski na arenie międzynarodowej? I to pytanie kierujemy na początku do przedstawiciela Akademii Ordo Iuris. Polska, jak stanowi preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej, a także pozostałe artykuły rozdziału pierwszego, jest podmiotem suwerennym na arenie międzynarodowej. Wiadomo jednak, że partnerów potrzebujemy. Z uwagi na to, że jesteśmy w tym momencie atakowani przez laicyzację Zachodu, przez upadek kulturowy Zachodu, myślę, że głównym naszym kierunkiem, w którym powinniśmy poszukiwać swojego partnera, są kraje najbliższe nam kulturowo. Ostatnio przy okazji konfliktu w Unii Europejskiej pomiędzy Polską a Unią Europejską dużym wsparciem obdarzają nas Węgry. Również działalność Instytutu Ordo Iuris w zakresie tutaj rozpowszechniania naszej idei, rozpowszechniania formacji kolejnych oddziałów współpracujących z Instytutem Ordo Iuris, największe efekty odnosi właśnie w tych bliższych nam kulturowo krajach, które są na wschodzie Europy. I myślę, że to w tym kierunku powinniśmy iść. Nie będę mówił tutaj od razu o idei Trójmorza, za daleko jest to posunięte, jednak powinniśmy szukać wsparcia w tym, którzy są najbliżsi naszemu światopoglądowi, którzy najbliżsi są nam kulturowo od Zachodu. Nie powinniśmy w tym momencie szukać pomocy, bo raczej jesteśmy w tym momencie odtrącani. Nasza tutaj droga, którą podążamy jako naród, nie jest na pewno Zachodowi bliska ani przyjemna. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź i to samo pytanie. Gdzie Polska powinna szukać partnera, kto takim partnerem powinien być na arenie międzynarodowej? Pytanie kierujemy do Młodych dla Wolności. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zauważyć, że na arenie międzynarodowej jesteśmy przede wszystkim państwem. I państwa nie mają przyjaźni, mają interesy. I tym się powinniśmy kierować. Nie powinniśmy się nastawiać jednokierunkowo na jakiś jeden wektor, tylko powinniśmy patrzeć na to, kto ma z nami wspólne interesy i w zależności od tego z tym się sprzymierzać. Jak powiedział, zdaje się, amerykański prezydent, nie pamiętam, przepraszam najmocniej, chodzi o to, że dobre stosunki ze wszystkimi i wolny handel ze wszystkimi, ale wieczyste sojusze z nikim. Tutaj ja bym upatrywał wielu szans dla Polski na zdobycie pozycji międzynarodowej we wspomnianej koncepcji już Trójmorza, budowania tego właśnie w alternatywie do Unii Europejskiej, również w alternatywie do NATO, żeby się uniezależnić od tych struktur. Tutaj dobrym oparciem, dobrym protektorem tego projektu były do niedawna Chiny na pewno. I obecnie na pewno naszymi potencjalnymi partnerami są Węgry, Rosja, Chiny, a także Czechy i Słowacja. To są kraje, z którymi powinniśmy dążyć do zacieśnienia współpracy dyplomatycznej i ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź, Michale.
I to samo pytanie, kto powinien być partnerem Polski na arenie międzynarodowej, kieruję do Pawła z Młodzieży Polskiej. Cóż, pytanie bardzo szerokie i w zasadzie odpowiedź mogłaby brzmieć, że powinniśmy stosunki prowadzić generalnie z każdym państwem. Ja tutaj ani nie zgodziłbym się tak naprawdę na nieliczenie na Zachód, ponieważ niestety musimy brać pod uwagę, co się dzieje na Zachodzie. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy członkiem największego w historii sojuszu wojskowego, którym jest NATO i którym głównym państwem, które zapewnia w jakiś sposób bezpieczeństwo, przynajmniej na papierze, państwom członkowskim, są Stany Zjednoczone, więc niejako jesteśmy skazani na prowadzenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba też pamiętać, że w środkowej Europie, tej powiedzmy młodych państwach Unii Europejskiej czy też postradzieckiej Europie, Polska ma silną pozycję gospodarczą, między innymi, że stosunki gospodarcze z Republiką Federalną Niemiec są bardzo rozbudowane i to dzięki i w zasadzie z nich nasz kraj w dużej mierze żyje, o ile faktycznie również można było się. Raczej uważam, że powinniśmy odstąpić od czegoś takiego jak przyklejanie się do jednego silnego partnera. Jasno pokazały to ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu opcja, która jest źle nastawiona do dzisiejszej władzy w Polsce, będzie prawdopodobnie do końca rządów PiS-u w Polsce ją spychała gdzieś tam na bok i starała się obniżyć jej zdanie. Jednak cały czas trzeba patrzeć na to, że nasi potencjalni partnerzy poza tych małych krajach, poza małymi krajami z regionu, no niekoniecznie grają na tych samych zasadach, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Raczej bym nie popadał w hura optymizm dotyczących wolnej wymiany gospodarczej, chociażby z Rosją, która siatką oligarchów w niejaki sposób jest powiązana po prostu ze strukturą władzy, która może na przykład zwyczajnie osobom kazać podkupywać coś po prostu w naszym kraju, mówiąc prosto. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zwracam uwagę na przekroczenie limitu, Pawle, jeżeli jeszcze raz przekroczysz limit wypowiedzi, będę musiał Ci niestety dodać prawo do zadania pytania na koniec tego panelu. Ostatnią osobą, która odpowie nam na pytanie, kto powinien być głównym, może nie koniecznie głównym, czy w ogóle powinien być partnerem dla Polski na arenie międzynarodowej, będzie Dawid z FMP. To tak, jeżeli chodzi o te kwestie, to głównym partnerem tak naprawdę, no, powtórzcie, powinni być wszyscy z głową i z umiarem. Oczywiście patrząc na stosunki międzynarodowe obecne oraz struktury, do których należymy, Zachód jest pierwszą myślą, tak samo jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Co tutaj zapewnia nam jakieś podstawowe i bardziej rozbudowane stosunki gospodarcze. Ale powinniśmy się zamykać na takie rynki jak oczywiście chiński, to jest ważny szlak. Z Rosją może być różnie, to nie jest taki duży rynek zbytu, jakby się spodziewało, jednak interesy zawsze są dobre, jeżeli chodzi o obogacenie się narodu. Też wiemy, że Rosja potrafi wykorzystywać swoje spółki do gry politycznej, geopolitycznej. A jeżeli chodzi o tej nasze bliższe podwórko, o tej koledzy wspomniali, naszych sąsiadów, czy tej Instytuty Primorza, pozycję zawsze buduje się od swojego najbliższego boiska, czyli regionu. Tutaj Polska jest dość już bogatszym krajem, dość dobrze rozwiniętym i ma zadatki do tego, aby móc współpracować z regionem oraz wyjść na takiego lidera, stworzyć kolejne struktury, które mogłyby jeszcze bardziej rozwijać gospodarczo nasze państwo oraz pomóc tym naszym sąsiadom, aby za wspólny zgodą bogacić się i rozwijać. Nikogo nie powinniśmy odrzucać, ale powinniśmy wychodzić z rezerwą i ukasować to, co mamy, rozwijać się, jak możemy, jak najlepiej tworzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. W ten sposób odpowiedzieliśmy sobie wspólnie na temat o głównego partnera Polski na arenie międzynarodowej. I kolejne pytanie dotyczy Unii Europejskiej. Czy obecność Polski w Unii Europejskiej jest z perspektywy czasu dobra, czy może negatywna? W jaki sposób to oceniacie? I czy polexit jest realną opcją w tym momencie dla naszego kraju?
I o odpowiedź na początku poproszę przedstawiciela młodych dla wody. Jeżeli chodzi o obecność w Unii Europejskiej, to jak pokazało nam już ponad 10 lat obecności w Unii Europejskiej, 17 lat obecności, no wychodzimy na tym na minus i gospodarczo, i społecznie, ponieważ Unia narzuca nam swoje postulaty ideologiczne. Tutaj mamy zagrożenie właśnie narzucania nam małżeństw homoseksualnych, a także wspomniana na początku konwencja stambulska. Oczywiście partycypowanie w wspólnym handlu europejskim jest korzystne i w tym powinniśmy pozostać wraz w strefie Schengen. Ale jeżeli chodzi o dotacje europejskie, to przez nie zwłaszcza samorządy znacznie zwiększyły swoje zadłużenie, ponieważ struktura dotacji wygląda tak, że dotowany podmiot musi się zadłużyć, żeby móc zrealizować wkład własny do takiej dotacji. I również te dotacje mają absurdalne założenia i ograniczenia, co powoduje po prostu to, że biznesy dotowane z środków unijnych często szybko umierają i te środki są po prostu marnotrawione. Również pieniądze zabierane w podatkach na rzecz tych dotacji po prostu przepadają i tutaj się pojawia kwestia tego, co widać i czego nie widać. I co prawda nam się tutaj pokazuje tą propagandę sukcesu środków unijnych, stawia się tabliczki, że za tyle i tyle pieniędzy zrealizowano jakieś projekty, a nie pokazuje się tego, co przez te fundusze nie zostało zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I to samo pytanie jeszcze raz przeczytam. Czy obecność Polski w Unii Europejskiej jest nam potrzebna, czy była czymś negatywnym, czy pozytywnym? I czy Polexit jest realną opcją dla naszego kraju? I odpowiedź proszę przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej. Czy obecność Polski w Unii Europejskiej będzie pozytywna czy negatywna? Myślę, że ocenimy przede wszystkim po jej rozpadzie, bo ile uważam, że dzisiaj ciężko jest powiedzieć, mówić o polexicie, ponieważ nie ma czegoś takiego kompletnie w debacie. W Polsce jest to raczej nierealne. A niektóre partie, jak m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe, no wbrew, wręcz chwyta się szaleńczych pomysłów wpisywania udziału w Polsce w organizacji międzynarodowej do konstytucji. No jest to już pomysł dziki m.in. dlatego, że Unia Europejska ciągle się coraz bardziej federalizuje, a system władzy jest absolutnie demokratyczny i ciężko jest coś z tym zrobić. Niemniej uważam, że Unia Europejska ze względu na targanie kompletnie innymi kulturami, które się wytworzyły w obrębie w ogóle całej Europy, prędzej czy później może rozpaść się po prostu sama. I co jest dla nas ważne, to przede wszystkim wprowadzenie do jakiegokolwiek dyskursu w Polsce możliwości rozmawiania bezpośredniego właśnie o wyjściu z Unii Europejskiej, czy też co będzie później. No bo jak tutaj kolega przede mną wspominał, faktycznie sposób, w jaki wprowadzone są dotacje, generalnie powodują, że gminy, nie mając pieniędzy na wkład własny, muszą się przez to zadłużać, co też jest jak pewnego rodzaju negatywnym skutkiem, o którym ludzie kompletnie nie rozmawiają, o którym, szczerze mówiąc, myślę, że po prostu nie wiedzą. Póki ten jakikolwiek bilans jest chociażby na minimalnym stopniu finansowo-dodatnim, no to nie będą ludzie pamiętali o tym, że większość z tych pieniędzy na przykład później jest zasysana przez zagraniczne firmy. Więc czy polexit jest teraz możliwy? Uważam, że nie, ale czy Unia Europejska przetrwa? Też nie i dlatego my musimy być gotowi na przedstawienie planu co później. Dziękuję za odpowiedź. I teraz poproszę o odpowiedź na ten temat przedstawiciela Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Więc tak, jak do tej pory członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest na plus.
Polska dzięki temu była w stanie się rozwinąć dość potężnie, patrząc na pozostałe państwa tej bloku wschodniego. Tutaj Ukraina i Białoruś mogą być takim nieco drastycznym porównaniem, jednak na przykład weźmy pod uwagę eksport. Obecnie w czasie kryzysu jest wyższy niż rok temu, gdzieś o ponad 3,5% ogólnie, oraz Polska zwiększyła swój eksport do Niemiec. Właśnie dzięki przynależeniu do Unii Europejskiej otworzyły nam się rynki zachodnie. Tutaj oczywiście na początku wiele tych zakładów komunistycznych polskich musiało się zwinąć, ponieważ nie wytrzymały konkurencyjności. Jednak rozwój Polski przez te lata jest niezaprzeczalny. Wystarczy spojrzeć na to, na wskaźniki, na słupki, na PKB, PKB per capita, HDI oraz inne tego typu rzeczy. Nie wspomnę o wolności podróżowania, jaką daje nam strefa Schengen, co jest na duży, ogromny plus. Patrząc na Unię Europejską, to jak kolega z Młodzieży Polskiej mówił, nie można zakładać, że jest to twór wieczny i że ten twór się nie rozpadnie. Oczywiście może to do tego nadejść, a jak do tego najdzie, tutaj też dobrze wspomniał, że należy o tym rozmawiać co później, co potem. Nie należy traktować Unii Europejskiej jako wybawienie jakiegoś jednego drogiego wskazu. Jednak jeżeli patrzymy na zyski, to one są spore. Dotacje Unii Europejskiej to tak, sporo pieniędzy, niektóre się zadłużają, nie wszystkie. Jednak to jest wciąż pompowanie pieniędzy głównie na transport, głównie na drogi i tym podobne rzeczy. Jednak te pieniądze pomogły rozwinąć się Polsce, tak jak podobnie plan Marszala w zachodniej Europie po II wojnie światowej. My niestety na plan Marszala się nie załapaliśmy, gdyż ponieważ byliśmy w innej strefie wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to samo pytanie kierujemy w tym momencie do przedstawiciela Akademii Ordo Iuris. Dziękuję wszystkim uczestnikom za odpowiedź na to pytanie. Ostatnie pytanie w tym panelu, a co za tym idzie również ostatnie pytanie ode mnie jako prowadzącego do was, będzie dotyczyć już bardziej takiej sprawy lokalnej, ale jednak w akcencie międzynarodowym. Jak powinna wyglądać polityka państwa wobec zjawiska, jakim jest migracja zarobkowa? I tutaj bardzo proszę, podkreślam kwestię migracja zarobkowa, aby ograniczyć się tylko i wyłącznie do tego zagresu i do tego rodzaju migracji. I jako pierwszego poproszę Pawła Króla, aby odpowiedział na to pytanie. Niewiarygodne bym powiedział o imigracji nacjonalista. No ja już w jakiś tam czas, na samym początku wskazywałem na te negatywne aspekty imigracji zarobkowej. Młodzież Wszechpolska, jak i całe środowisko narodowe jest bardzo negatywne nastawione do masowej imigracji, ale nie tylko do masowej imigracji zarobkowej, ze względu na to, że po prostu
nie pilnując własnych granic, mając bardzo liberalne prawo imigracyjne, sami swoim obywatelom robimy konkurencję, nie tylko na rynku pracy, również na rynku mieszkaniowym, czy też w dostępie do edukacji wyższej, czy też do stypendiów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie polskie państwo w tym momencie zasysa z bloku wschodniego imigrantów zarobkowych, niejako bardzo krótko, krótkowzrocznie patrząc na ewentualne zyski, czyli posiadanie taniej siły roboczej w swoim kraju, co po prostu bardzo źle skończyło się między innymi wcześniej dla krajów zachodnich. Tutaj jest bardzo analogia, o której masa osób zapomina, że owszem, może i Ukraińcy przyjechali dzisiaj do Polski zarabiać, ale ich dzieci już się tu urodzą. Ich dzieci nie będą rozumiały, dlaczego mieszkają w gorszym mieszkaniu, dlaczego mieszkają po kilka rodzin w jednym pokoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak dzisiaj imigranci z byłych kolonii francuskich i brytyjskich radykalizują się, między innymi popadając w jakieś skrajne islamistyczne poglądy, tak wnukowie, być może nawet dzieci dzisiejszych pracowników ukraińskich również będą się mogli zradykalizować, a biorąc pod uwagę, że radykalizm ukraiński ma w swoich założeniach ścisły antypolonizm, jest to po prostu bardzo niebezpieczne, zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Dziękuję i głos chciałbym w tym momencie oddać Dawidowi. Jak powinna wyglądać polityka migracyjna Polski, jeżeli chodzi o migrację zarobkową? Tak, tutaj muszę się zgodzić z kolegą, że obecnie ta polityka jest dość liberalna, jednak musimy zaznaczyć, że w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie i było wiele wolnych miejsc pracy. Tutaj migranci zarobkowi pozwolili nam rozwinąć gospodarkę, tutaj zapełniając te miejsca pracy i oni nie zarabiają tak dużo mniej, jak mogłoby się dla naszych Polaków, więc tutaj tak mieszkanie po kilka rodzin w jednym pomieszczeniu nie jest aż tak powszechną opcją. Jednak w przyszłości na pewno trzeba będzie, jak już poradzimy sobie z problemem demograficznym, zastopować ten napływ, prawda, uregulować to bardziej. Idealną opcją byłoby sprowadzanie polskich rodzin ze wschodu. Tutaj to też takie życzeniowe myślenie, ponieważ też nie zawsze Polacy chcą wracać i nie zawsze jest jak to bardziej pokonać. Tutaj migranci zarobkowi sobie przyjadą na pracę sezonową, sobie przyjadą na Ukrainę, niektórzy tutaj zostaną. Więc tak, obecnie jest to dla gospodarki pozytywne, ponieważ ona pewnie ma kto pracować, jednak w przyszłości może to być zagrożenie. No i tutaj potwierdzę, że w ukraińskiej nacjonalizmie czy radykalizmie jest obecnie dość mocny antypolonizm, powinniśmy na to zwracać uwagę, dość często reagować też, jeżeli coś takiego zauważymy, ponieważ no cóż, wielu też Ukraińców nie zdaje sobie sprawy, jak to wyglądało po naszej stronie. Albo nie mają wystarczającej wiedzy, albo nie chcą być. Dziękuję za odpowiedź. I to samo pytanie, kierujemy do Bartłomieja z Akademii Ordo-Iuris.
Dziękuję za odpowiedź i w tym momencie to samo pytanie o politykę migracyjną Polski, jeżeli chodzi o ujęcie imigrantów zarobkowych, kieruję do Michała Błaszczaka z Młodych dla Wolności. Jeżeli chodzi o imigrację zarobkową, to ja się zgadzam przede wszystkim z panem Bartłomiejem. W kwestii pracy organicznej, społeczeństwo organiczne jest rozwiązaniem na większość problemów socjalnych i społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o migrację zarobkową, to obecnie ona nie uderza tak bardzo w polski rynek. I generalnie imigranci zarobkowi często wręcz po prostu zapełniają niszę, która powstaje na rynkach krajów, do których przybywają, niszę tych najniższych zawodów, tych najgorszych, których już obecna populacja nie chce wykonywać. I tutaj mamy przykłady tego, że to są przeważnie dostawcy jedzenia czy tego typu zajęciami się zajmują. Nie jest tak, że nam kradną jakieś stanowiska, o które Polacy zabiegają. Jeżeli chodzi o ograniczenie migracji, to uważam, że należałoby ograniczyć migrację ze względu na ewentualne zagrożenie terrorystyczne, czy to ze strony ukraińskiej, czy muzułmańskiej. Na pewno partia Korwin jest przeciwna przyznawaniu imigrantom bez żadnej przyczyny przywilejów socjalnych, takich jak Polakom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał między innymi Ukraińcom prawo do pobierania zasiłków 500+ oraz do polskiej emerytury bez nawet przenoszenia środków z odpowiedniego funduszu ukraińskiego. Jest to coś nie do pomyślenia, jest to okradanie polskich obywateli. Na takie coś nie możemy się zgodzić pod żadnym pozorem. Czyli imigracja zarobkowa tak, ale bez przywilejów socjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy ten panel i przejdziemy teraz do pytań. Przypomnę, każdy z uczestników ma możliwość zadania innemu pytania. I teraz kto chciałby jako pierwszy spytać jakiegoś oponenta? Proszę bardzo, oddaję głos Bartłomiejowi. Mam pytanie do Pawła. Myślę, że troszeczkę się łączy z naszym ostatnim pytaniem. Chciałbym Cię zapytać, jakie formy pracy z Waszymi członkami stosujecie w Młodzieży Wszechpolskiej? Nigdy nie byłem członkiem, wielokrotnie byłem zachęcany, no ale struktury macie rozbudowane, także czymś musicie chyba zaciekawiać swoich członków, którzy dzięki temu są tutaj wychowywani w Waszych strukturach. Oj. No przede wszystkim, że tak się wyrażę, no większość osób, która nas teraz ogląda, to prawdopodobnie kojarzy sobie z moją fryzurą, łysy nacjonalista, pewnie przeszedł się z flagą po Placu Litewskim w Lublinie. No w każdym razie, no przede wszystkim my tutaj stawiamy na formację, między innymi poprzez cotygodniowe spotkania z referatami, z dyskusjami, ćwiczymy debaty oksfordzkie. Również między innymi tworzymy akcje, czy to skoro już tutaj braliśmy przykład ekologii, no kiedy w Polsce były tak zwane protesty uczniowskie przeciwko uczniowskie na temat klimatu, my prowadziliśmy akcję Challenge dla Natury, gdzie zachęcaliśmy w zasadzie uczniów, żeby zamiast po prostu krzyczeć na ulicy, po prostu pomogli nam chociażby uprzątnąć Lublin, żeby tworzyć w jakiś sposób dobro do tego środowisko. Również stawiamy na wysiłek fizyczny, między innymi posiadając własną drużynę piłkarską. Również stawiamy na wysiłek artystyczny, między innymi tworząc własne słuchowiska i audiobooki. Dzięki bardzo. To następne, mam może jakieś pytanie do oponentów? Jeżeli nie ma pytań żadnych, w takim razie bardzo Wam dziękuję za merytoryczną dyskusję. W tym momencie przewidzieliśmy czas dla każdego z przedstawicieli organizacji, aby mógł w jakiś sposób zareklamować swoją strukturę, swoją organizację. Miało to być 30 sekund, ale z kolei tego, że świetnie radziliśmy sobie z reżimem czasowym, powiększymy ten czas do minuty, tak więc każdy z Was będzie miał sposobność przez minutę
opowiedzieć coś więcej o swojej strukturze, może zareklamować ją, zachęcić innych młodych ludzi do zaangażowania się. I tutaj na początku oddam głos Bartłomiejowi z Akademii Ordo Iuris. Akademia Ordo Iuris to projekt edukacyjny przygotowany przez Instytut Ordo Iuris, jak już wspomniałem na początku. Współpracujemy z kołami naukowymi na uniwersytetach w całej Polsce. Jednocześnie prowadzimy szkolenia, które się odbywają cyklicznie w każdym semestrze w różnych miejscach kraju, teraz z uwagi na pandemię online, ale staramy się jeździć do ludzi i staramy się szkolić liderów życia społecznego. Czym się Akademia Ordo Iuris różni od innych takich tego typu programów liderskich? Tym, że właśnie mamy silne podłoże ideowe na osoby, które wychodzą z naszych szkoleń, również są przygotowywane pod kątem podstaw wiedzy społecznej, którą tutaj musimy pojąć, podstaw katolickiej nauki społecznej, ale i również inne fundamenty nam są tutaj wtłaczane. Jednocześnie chciałbym wskazać, że zachęcamy do współpracy z naszymi kołami naukowymi w całej Polsce. Można nawet koła naukowe Ordo Iuris zakładać, ale to już po kontakcie z Instytutem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I również proszę o przedstawienie swojej organizacji przedstawiciela Młodych dla Wolności Michała Błaszczaka. Dziękuję bardzo. Młodzi dla Wolności to jedna z dwóch tutaj dziś reprezentowanych młodzieżówek partyjnych, a więc organizacji stricte politycznych. Stawiamy przede wszystkim na funkcję ideową i praktyczną pod kątem późniejszej praktyki w debatach, w przestrzeni publicznej. Spotkamy się na spotkaniach referatowych, na debatach. Również organizujemy zjazdy, na których można poznać wielu młodych ludzi o podobnych poglądach wolnościowo-konserwatywnych, tradycjonalistycznych i stricte wolnościowych. Stawiamy na różnorodność, jesteśmy otwarci, ale nie na przestrzał. Mamy spójny program ideowy wolności gospodarczej i konserwatyzmu społecznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak samo oddaję głos w tym momencie na możliwość reklamy Pawłowi Królowi z Młodzieży Wszechpolskiej. Ja mam trochę łatwiej, bo w pytaniu kolegi Bartłomieja mogłem się troszeczkę pochwalić, więc dziękuję. Ale idąc dalej, w zasadzie zauważam, że w pewien sposób działalność Akademii Ordo i Młodzieży Wszechpolskiej w minimalnym stopniu się faktycznie pokrywa, ale dodatkowo, więc dlatego również kolego jeszcze raz zapraszam Cię do Bartłomieju, do Młodzieży Wszechpolskiej, ponieważ między innymi u nas można się nauczyć podstawowych umiejętności, które są między innymi potrzebne w konstruowaniu debaty publicznej. Zakładamy własne portale, zakładamy własne telewizje, piszemy własne artykuły, piszemy własne książki, piszemy również, tworzymy własne czasopisma i więcej. Również stawiamy na wysiłek fizyczny, tworzymy własne zespoły piłkarskie, bierzemy udział w maratonach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, owszem, Młodzież Wszechpolska nie jest młodzieżówką partyjną, to nie zmienia faktu, że również działałem politycznie, czy to udział chociażby w zbiórce podpisów pod wypowiedzeniem konwencji stambulskiej, czy to chociażby wspierając byłego Wszechpolaka, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo. I również proszę o przedstawienie swojej struktury Dawida Błaszkiewicza z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. No to tak, my głównie zajmujemy się działaniem postaw, jeżeli są jakieś charytatywne akcje, bo trzeba komuś pomóc, albo sami widzimy taką potrzebę, to na to coś się u nas dzieje i ktoś od nas albo większą lub mniejszą grupą pomaga tym, którzy tego potrzebują, albo my widzimy, że tego potrzebują. Poza tym oczywiście jesteśmy młodzieżówką partyjną, więc współpracujemy i możemy rozmawiać z politykami, z ministrami, z posłami. Możemy słuchać o ich doświadczeniach, o tym, jak się tam znaleźli i dowiadywać się o pracy polityka. Możemy na przykład uczyć się, jak prowadzić social media, albo po prostu jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony sceny. Jesteśmy po prostu też zgraną ekipą, którą często się spotykamy, kiedy oczywiście był na to czas. Teraz niestety jest trochę ograniczony. Dziękuję bardzo.
udzielę, proszę bardzo, Bartłomiejowi głosu. Dziękuję bardzo za tę łaskę. Chciałbym tutaj taki ad vocem do tego, co powiedział Paweł, ponieważ Paweł chyba tutaj zasugerował, że w Akademii Ordo Iuris nie mamy możliwości szkolenia się w wystąpieniach publicznych. Wiem, że więcej mamy szkolenia z profesjonalistami, którzy w tym zakresie prowadzą szkolenia również dla polityków i to oni nas przygotowują do wystąpień publicznych. Jeśli chodzi o publikacje, pisanie, to również w ramach prac Instytutu Ordo Iuris możemy współpracować ze światowej klasy ekspertami i w tym zakresie również się rozwijać. W kwestii sportu to pozostawiamy już naszym członkom we własnym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również ja sobie pozwolić na pewną reklamę, jako że myślę, że znaczna część, jeżeli nie większość osób, które będą oglądać tą debatę, będzie pochodzić z Lublina, często będą to studenci KUL, więc ja jako prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Wademekum zachęcam do tego, aby obserwować nas tu na Facebooku, ale również czynnie się zaangażować w działania naszego klubu. Jest to organizacja z bogatą 35-letnią tradycją, która wychowuje studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zgodnie z dewizą Deo et Patriae, czyli Bogu i Ojczyźnie, właśnie za pośrednictwem między innymi organizowania takich debat, spotkań z osobami z życia publicznego, dziennikarzami, twórcami książek, jak również współpracując z innymi organizacjami o podobnym podłożu ideowym, a to podłoże ideowe to jest narodowe oraz katolickie, staramy się kreować liderów przyszłego życia publicznego i nie będę powiedzmy tutaj wychwalał absolwentów naszego klubu, jednakże w tym momencie znajdują oni się zarówno w strukturach Sądu Najwyższego, w rządzie czy ławach poselskich. No i zauważę, że nie wszyscy oczywiście są powiązani z tym samym obozem politycznym, albowiem klub nie jest stricte organizacją polityczną, a jedynie pewną kuźnią charakteru, kuźnią akademickich elit katolickich. Dziękuję bardzo Wam, widzowie drodzy, za to, że wytrwaliście z nami tutaj do końca i przede wszystkim pragnę podziękować uczestnikom dzisiejszej debaty, a przypomnę, że Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości reprezentował Dawid Błaszkiewicz, Młodzież Wszechpolską reprezentował Paweł Król, Młodych dla Wolności Michał Błaszczak, natomiast reprezentantem Akademii Ordo Iuris był Bartłomiej Biernacki. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się w lepszych czasach już na żywo.